jesteśmy ogromnie dumni z tego, że tak wspaniały festiwal, festiwal, który już wrósł się w tkankę miasta, przechodzi do trochę innej lokalizacji, którą jest super nowoczesne Centrum Kongresowe ICE, muzyka dawna, wspaniały, długo wyczekiwany koncert Jordiego Savala, Siedem ostatnich słów Chrystusa. This is the first time in the music history that a work composed for an orchestra, a symphonic orchestra, it's used to express a very high dimension of the spiritual central drama of the Christian liturgy. A series of seven movements, they're all adagio, and the writing is incredibly detailed, refined, delicate, at the same time dramatic. It's really challenging to keep the tension with this kind of writing. Jedyne słowa pocieszenia, jakie umiałem znaleźć, litując się nad rzezimieszkiem o łagodnej naturze, były obietnicą raju. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, powiedziałem. A potem zastanawiałem się nad tym, czy to z zadufania, dumy czy z próżności złożyłem obietnicę, której spełnienie nie leży w mojej mocy. Jako współwykonawca dzisiejszego koncertu myślę już bardziej całością tego, co mamy wykonać, czyli nie tylko muzyką Haydna, ale literackim komentarzem do tego utworu. Komentarzem autorstwa José Saramago, komentarzem bardzo, bardzo akcentującym człowieczeństwo Chrystusa. The text makes us to come in the context of this person who is dying and ask his father, why I'm dying? He's full of why this happens. Mamy do czynienia z komentarzem współczesnym. Mamy hipotezę tego, co mógłby myśleć, jakie pytania mógłby zadać Chrystus człowiek. Człowiek, który potrafi myśleć o świecie dzisiejszymi kategoriami. Dlatego jest to pewnego rodzaju hybryda. The tension and the emotion is even stronger because of that tension that Jordi wanted to create between the original, let's call it like that, text, the original meaning of the text, and on the other hand, the iconoclastic text by Saramago. This is here, it's magnificent because the sound of this hall is very beautiful. The music fills the whole acoustic. That means that a lot of people will enjoy to listen to this music in good conditions. I think it's very important that this Mysteria Pascale is continuing his work, because we need today, I think in the words of Dostoevsky, the beauty will save the world, but we have to make the beauty to go to the people, and we have to bring this beauty to the people and make the people more sensitive.